Dobrze, pomodlimy się. Ojcze, dziękujemy Ci za to studium dzisiejsze. Dziękujemy Ci za warsztaty późniejsze. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty do nas mówisz, że Ty pokazujesz nam, w jaki sposób mamy rozumieć Twoje Słowo. Że Ty dajesz nam światło na Twoje Słowo. Że wiemy, w jaki sposób patrzeć w Twoje oblicze i czerpać z Niego życie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. Amen. Ewangelia Jana, 10 rozdział, od 22 wersetu. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przedsionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz duszę nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce mojego głosu słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne, nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Widać Jezusa, który idzie do świątyni. Przechadza się w przedsionku Salomona. Czemu to robi? Ponieważ Jezus jest prowokacyjny. To prowokator. To człowiek, który prowokuje. Dlaczego prowokuje? Dlatego, że zdaje sobie sprawę, kim jest. I wie, że jeśli ludzie skomunikują się z Nim, to skomunikują się z Bogiem samym. W związku z tym nie czeka, aby gdzieś znaleziono go w jakimś ciemnym zaułku, jakby była to jakaś mała garstka ludzi, tylko prowokuje. Jest w miejscu publicznym. Widać Jezusa będącego w miejscu publicznym. To wzór dla nas. To jest człowiek będący w miejscu publicznym. Rozumiecie? W żadnym wypadku nie oczekujący, że gdzieś ktoś go znajdzie. On daje się znaleźć. Widać tutaj też Boga z drugiej strony. Boga, który tak się porusza, aby można go było znaleźć. Często ludzie mówią: ja nie mogę znaleźć Boga. Ja mówię: to jest nieprawda. Nie można nie móc znaleźć Boga. Można tylko Boga nie szukać, bo Bóg jest w miejscu publicznym życia człowieka. W centralnym miejscu świątyni. Jak ktoś do mnie mówi, że on nie może znaleźć Boga, to od razu moja rozmowa z nim schodzi w miejsce, że nie chcesz tego zrobić. Nie chcesz tego zrobić. Bo nie można nie znaleźć Boga, który przechadza się w przedsionku Salomonowym. Obstępują go Żydzi i mówią: jak długo będziesz trzymał nasze życie w napięciu, jeżeli jesteś Chrystusem? Powiedz nam wyraźnie. Powiedz nam, że jesteś Chrystusem. Ten krzyk ludzkości, religijnej ludzkości, o to, aby mieć wyłożoną kawę na ławę. Dzisiaj pisałem, prawie skończyłem ten artykuł o duchach Żydów, o duchu Żydów i duchu Greków, czyli o religii i humanizmie, o tym, w jaki sposób te duchy wpływają na całokształt w ogóle funkcjonowania świata. I tam jest napisane, że Żydzi znaków żądają. Oni mówią: powiedz nam wyraźnie, daj nam wyraźną informację.
Ponieważ istnieje taka tendencja, że jeżeli otrzymają jakiś bardzo silny impuls, to wtedy coś w ich życiu się wydarzy. Niestety Jezus jest zupełnie innego zdania. On mówi tak. Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Od razu widzimy Boga, który odnosi się do wiary człowieka. Natychmiast odnosi się do wiary człowieka. Zarzut człowieka wobec Boga, który mówi w ten sposób, a gdybyś chciał, to byś mi się objawił. Gdybyś chciał, to byś zaistniał w moim życiu. Rozumiecie? Implikuje odpowiedź Boga, która brzmi właśnie w ten sposób. Objawiłem się Tobie, lecz we mnie nie wierzysz. Objawiłem się Tobie, lecz we mnie nie wierzysz. Każdy człowiek staje przed taką sytuacją i przed taką rozmową z Bogiem. Ja wystarczy, że moje życie sobie przelecę do tyłu przed nawróceniem jeszcze moim. Jestem w stanie usiąść z kartką papieru i wypisywać momenty, w których Duch Święty dał mi znać o sobie. On mi o sobie dał znać. Ale ja tego nie połączyłem z moją wiarą. Ja nie zainteresowałem się tym tematem. Dopiero w 2001 roku się tym zacząłem interesować. Dopiero wtedy moje serce poszło w tą stronę. Ale impulsów Bożych była masa. Jezus mówi, powiedziałem wam. Oni przychodzą i mówią, powiedz nam. A on mówi, powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. A więc ten fragment rozwiązuje temat związany z tym, że Bóg nie objawia się. Że jest jakaś dezinformacja w powietrzu. Że potrzeba czegoś szczególnego. Nie potrzeba. Potrzeba uwierzyć w to, co na bieżąco dzieje się w życiu człowieka. Wielu z was znana jest ta historia, kiedy wyszedłem z burdelu. Przyjechał po mnie mój kierowca. Wsiadłem do BMW i jechałem. Puszczała mnie kokaina. Droga z Warszawy do Lasielska trwała jak do Chicago. Jak puszcza koks, to jedna minuta ciągnie się jak godzina. Więc jechałem. Na wysokości między, powiedzmy, dzisiejszej Arkadii miałem dość. A burdel był w centrum. Więc przyjechałem może 1,5 kilometra i miałem dość tej drogi. Mówię, coś muszę zrobić z głową, nie mogę dalej ćpać, bo ćpam, mówię, tyle dni. Jak dalej będę ćpał, tak, to w ogóle nie wrócę. Mówię, muszę kiedyś wrócić do domu. Zawsze w tym samochodzie woziłem różne rzeczy. Między innymi w schowku woziłem Pismo Święte. Pismo Święte było mi potrzebne do tego, że kiedy byliśmy rewidowani przez policję, policja zatrzymała nas, otwierała schowek i pierwszą rzeczą, na którą natrafiała, to gruby, katolicki, Nowy Testament, to najczęściej nie dochodziło do dalszej kontroli. To był świetny pomysł. Rozumiecie? Nikt nie przypuszczał, że możemy tym samochodem wozić różne rzeczy. Więc na wysokości obecnej Arkadii, gdyż jej wtedy jeszcze nie było, zacząłem czytać, postanowiłem przeczytać fragment tego pisma, bo nie miałem co czytać. Mówię, muszę zawiesić na czymś swój mózg. Otworzyłem sobie pismo, od tak, i przeczytałem tekst. A wyszedłem z burdelu pół godziny temu. Ten tekst miał tak. Jeśli ktoś się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Zamknąłem, schowałem. Nie odzywałem się do Nasielska. Mój jednooki kierowca, miałem kierowcę z jednym okiem, mówi do mnie, co ci się stało? Ja mówię, nie mów do mnie. W ogóle nie mów, panie.
I takich sytuacji miałem masę w życiu. Nikt mi nie powie, że Bóg do mnie nie mówił. Rozumiecie? Mówił do mnie, tylko ja nie wierzyłem. I te słowa zostały wypowiedziane przez Mesjasza 2000 lat temu. Powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Dlatego ja nie mam żadnej litości nad takimi ludzkimi dywagacjami pod tytułem nie mogę znaleźć Boga. Jak mi jest trudno? Pan się do mnie nie odzywa. Już tyle czasu szuka i go nie ma. Ja mówię, kłamiesz. 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 Bo tak powiedział Jezus. Powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego świadczą o mnie. Jak się objawiał? Przez dzieła. Przez dzieła. Oni przyszli do Niego, religijni, zhumanizowani ludzie i mówili, powiedz nam. Ludzie w ogóle myślą, że gdyby usłyszeli taki głos szepczący do ucha, jestem Mesjasz, to w Niego uwierzą. Nie uwierzą w Niego. Będą myśleli, że to zwid. Rozumiecie? Zadzwonią do znajomego psychologa, psychiatry, rozumiecie? Pomyślą, że byli na kacu. Nie uwierzą, że to Mesjasz. Dlatego Mesjasz tak nie robi. Bo głosów, jak mówi list do Koryntian, jest wiele. Nie ma nic bez dźwięku. Wszystko wydaje dźwięk. Po czym mieli poznać Mesjasza? Nie po tym, że ustaw powiedział, jestem Mesjaszem. Tylko po dziełach Jego. Ludzkość ma poznać Mesjasza po dziełach Jego. Po dziełach Jego. Często ludzie pytają, dlaczego uważacie się za ruch apostolski? Ja mówię, spójrz na nasze dzieła. Spójrz na dzieła nasze. I znowu antyhumanistyczny umysł Jezusa. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. On nie miał żadnych skrupułów. On uznawał prostą zasadę i zaznacza, że to jest Bóg. A więc ta zasada to jest święta zasada, czyli prawda Boża. Mówi tak. Jeżeli nie wierzysz, nie jesteś owcą moją. On w ogóle nie miał skrupułów. On nie miał w ogóle takiej mentalności pod tytułem może kiedyś będziesz, może zostaniesz tą owcą, może się zowczysz. Odświnisz się i się zowczysz. On nigdy tak nie myślał. On mówił tak. Ty nie wierzysz, więc nie jesteś mój. Bo ze mną funkcjonuje się na poziomie wiary. Nie wierzysz, nie jesteś moją owcą. Dlatego przychodzisz i chcesz, żebym ci szepnął do ucha, jestem Mesjaszem. Dlatego przychodzisz do mnie i mówisz, może jakiś trudzik. Tak na początek czy koniec tygodnia. Żeby mnie tak wzmocnić. No wiesz, jakiś trudzik. To duch Żydów. Którzy się znaków domagają. On był bezwzględny wobec nich. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście. Znaczy ja nie znalazłem. Jak znaleźliście, to mnie poprawcie. Ja zauważyłem, że Jezus nigdy wobec żadnego z religijnych ludzi nie zastosował żadnej formy nadprzyrodzonej. No właśnie. Tam nie ma takiego precedensu, że przyszedł jakiś faryzeusz do niego i powiedział go, come on, dawaj. A Jezus mówi, nie. Lud ten znaku nie otrzyma. Taka była wypowiedź Jezusa. Nie ten lud. Gdzie były znaki i cuda? Wśród tych, którzy przychodzili do Jezusa i oczekiwali, rozumiecie, oczekiwali w wierze, jakkolwiek przez nich rozumiane. Bo to nie musiała być wiara pod tytułem, tak, wiemy, że jesteś Mesjaszem. Nie! Ja na przykład nie potrzebuję, żeby człowiek, który przychodzi do mnie po uzdrowienie, w ogóle w Boga wierzył. W ogóle nie ma potrzeby, żeby on wierzył w Boga. Ale kiedy on do mnie przychodzi, ten człowiek, i mówi do mnie tak,
ustrów mnie. To znaczy, że on wierzy. Bo bez wiary się nic nie dzieje. On w ogóle uważa, że nie ma Boga, ale patrzy na moje życie, przez które się przejawia Chrystus, chociaż on nie wie, że to jest Chrystus. I on mówi, uzdrów mnie. I to jest wiara. I musi nastąpić reakcja Boża. Ale religijni ludzie tego nie mieli. I Jezus wobec nich nie zrobił nic. Nie dostaniecie znaku, powiedział. Mówi, jeden mam dla was znak. Powiedział. Znak Jonasza. Tak jak Jonasz przebywał 3 dni, mówi, w paszczy wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie przebywał 3 dni w okowach ziemi. A potem wyjdzie. Mówi, taki znak wam pokażę. Tylko tyle dostaniecie. Mówi, zmartwychwstanie. Dostaniecie zmartwychwstanie. Co on nam tutaj mówi? Abyśmy nie próbowali religijnym ludziom manifestować mocy. Bo tego się nie robi. O, rozumiecie? Niereligijnym ludziom. Nie mówimy ludziom spętanym przez religię, których jest pełno w różnych kościołach, ale niereligijnym kacykom takim jak tutaj. Tych religijnych kacyków jest wszędzie pełno. Rozumiecie? Ich jest wszędzie pełno. Tam się nie manifestuje cudów, ani się ich nie przekonuje. Są takie w telewizji, szczególnie amerykańskich telewizjach, takie, nie wiem jak to się nazywa, takie konferencje, czy nie, konferencje to nie, tak? Debaty. Siedzi tutaj profesor niewierzący jakiś i siedzi jakiś kaznodzieja wierzący, ten kaznodzieja wierzący przekonuje tego niewierzącego profesora, a to jest audytorium i oni się z tego cieszą. Ja, no to, ja się też kiedyś patrzyłem, jak byłem głupi. Ja byłem głupi jak Bóg i się patrzyłem i mówię, ale tutaj mu dał, ale mu pokazał. Rozumiecie, jakie to prawdy są w ogóle, nie to jarało mnie to, nie? A potem mówię, zaraz, mówię, co on robi? Przekonuje na poziomie intelektualnym drugiego człowieka, że Bóg jest. Mówię, kto go o to prosił? Kto go w ogóle prosił, żeby w ogóle on takie coś zrobił? Że to jest duch Greków, którzy mądrości pragną. W ogóle wiedzieć. A jest napisane, ani duch Żydów, ani duch Greków, lecz my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, tak? A dla Greków śmiech. Rozumiesz? On w ogóle cały czas staje, powiedzmy, mówi, religii nie przekonujemy. Nie mówimy, choć ci coś pokażę, choć ci zademonstruję, choć ci coś wyjaśnię. Wierzysz? Nie. Cześć. Widzisz moje życie? Widzę. Co o nim powiesz? Przekonuje cię moje życie? Nie. Cześć. Chyba, że człowiek jest zainteresowany, no wtedy to jest zupełnie inna paragonia. Ale oni nie byli zainteresowani. Oni chcieli czegoś od niego na własnych warunkach. Jezus nigdy w to nie wchodził. Jezus nigdy się temu nie poddał. On się nigdy na to nie zgodził. I leci dalej. Owce moje głosu mojego słuchają. A ja znam je i one idą za mną. Owce pańskie słyszą jego głos. Słyszą. Kiedyś w jednym miejscu byłem i rzuciłem hasło, potem to się nagrało i dostałem sporo zwrotek od ludzi. Powiedziałem, przypomnijcie sobie, kiedy naprawdę się narodziliście z Bożego Ducha. Przyjdźcie do Boga i powiedzcie, Panie, kiedy się z Tobą spotkałem po raz pierwszy i oddałem Ci życie? Wiecie, do mnie się posypały informacje, gdzie ludzie w ogóle okazało się, że dużo wcześniej spotkali się z Bogiem. Jedni to byli w szkole podstawowej. Potem dopiero po latach wypowiedzieli tą formułę, Jezus, wierzymy, że jesteś naszym Zbawicielem, wierzymy, że jesteś moim Panem. Natomiast spotkanie z Bogiem następowało dużo, dużo wcześniej. Opowiadała mi taką świadectwo kobieta w moim wieku teraz, nie? Ale mówi, ja byłam, mówi, chyba w drugiej klasie. Siedziałam, mówi, w ławce. Mówi, jak się tylko pomodliłam, od razu to zobaczyłam. Siedziałam w ławce i siedząc w tej ławce, w szkole, tak? Powiedziałam, Jezu,
tak bardzo Cię kocham. Chcę z Tobą żyć. Mówi. I prawie zemdlałam, zsunęłam się pod ławkę. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Ale już nauczycielka do mnie podeszła. Narodziła się z Bożego Ducha ta dziewczynka. Ona nie wiedziała, co się dzieje. Dopiero wiele lat później, kiedy usłyszała słowa Ewangelii, ona wypowiedziała formułę, tą tak zwaną modlitwę grzesznika i oddała życie sobie. Ale prawdą jest, że należała do Jezusa od 8 roku życia. Ona wtedy się narodziła z Bożego Ducha. Wtedy Go poznała osobiście. Nikt nie był w stanie tej dziewczynki dalej poprowadzić. Ale ona od tamtej pory, mówi, zawsze miała taką jakby myśl, że On jej towarzyszy. Wszędzie jej towarzyszy. Owce moje, głos mój słyszą. Słyszą mój głos. I ja znam je. A one idą za mną. Ludzie wielokrotnie są prowadzeni. Często ludzie mówią, mi się wydaje, że dużo wcześniej przed nawróceniem byłem prowadzony jakoś przez Boga. I myślą o tym. Ja mówię, pomyśl o tym. Pójdź w tym dalej. Kiedy to się zaczęło? I ja daję im życie wieczne. I nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Kolejny werset mówiący o nieutracalności zbawienia. Kolejny werset. Pamiętajcie o takich wersetach. Pamiętajcie o tych punktach, żeby ludziom, którzy twierdzą, że można utracić zbawienie, rzucać je w twarz naszym braciom i siostrom, którzy koniecznie chcą się bać. Rozumiecie? Istnieje taka grupa, taka kasta w Kościele Bożym, szeroko pojętym Kościele Bożym na świecie, która bardzo lubi się bać i zbiera takie w ogóle różne informacje, że Bóg ich odrzuci, że jest grzech śmiertelny. Kiedyś dzwoni do mnie taka dziewczyna i mówi, płacze, krzyczy przez ten telefon, popełniłam grzech śmiertelny. Jaki, mówię? Straszny, mówi, wyparłam się Jezusa, naćpałam się i się wyparłam. Powiedziałam, że nie jest moim Panem, że Go więcej nie chcę, bo nic nie zrobił w moim życiu. Mówię, ja mówię, jak się czujesz? Załamana jestem. Załamana, co ja zrobiłam? Mówi, nie? Mówi, koniec ze mną. Ja mówię, w jakim jesteś kościele? Zielonoświątkowym. Ja mówię, o Jezu. Dobrze. Mówię, posłuchaj, mówię. Sam fakt, że jest Ci przykro z powodu tego, co zrobiłaś, daje nam prostą, logiczną informację, że nie odrzuciłaś Jezusa. Ja w ogóle na razie nie tłumaczyłem, że to jest niemożliwe. Na razie spróbowałem ją wyprowadzić z tego traumatycznego stanu, w którym się znajduje. Rozumiecie? Ona miała atak paniki lękowej. Rozumiecie? Ja mówię, nie odrzuciła mnie. Ja mówię, nie odrzuciłaś. Jest dobrze. Mówię, on jest tolerancyjny, on jest w porządku. Siedziałem, gadałem jak na spotkaniu terapeutycznym, rozumiecie, z osobą niewierzącą. Dopiero jak się uspokoiła, to i powiedziałem, mówię, posłuchaj, znasz Pismo Święte, znam. I podałem jej kilka wersetów. Przestudiuj je, mówię, Babo. Nie można utracić zbawienia. To jest awykonalne. Gdyż jest napisane nikt. I greckie słowo tam użyte, to jest w ogóle ciekawe słowo, bo ono znaczy, to jest pierwsza osoba liczby pojedynczej. Ta, ten, to. Ten. I to jest takie słowo, że tu chodzi personalnie o osobę, bez względu na to, jak. Czyli nikt nie wydrze Ciebie z ręki Jezusa łącznie z Tobą samym. Nie możesz się wydrzeć z ręki Jezusa. Bo Ty nikt nie wydrze łącznie z Tobą. Nie posiadasz władzy wydarcia się, jeśli jesteś owcą. Rozumiecie? I my to musimy mieć wbite w głowę po to też, aby ludziom móc takie rzeczy przekazywać. Ponieważ zdajecie sobie sprawę, że jeżeli tego elementu będzie brak w życiu człowieka, to żadne życie człowieka nie będzie w stanie osiągnąć sukcesu. Ponieważ lęk przed odrzuceniem będzie miał realną kotwicę w tym miejscu. Rozumiesz? Człowiek nie może mieć wątpliwości, że nie ma
żadnej opcji bycia odrzuconym przez Boga, choćby się samemu Boga owego w różnych okolicznościach życia wyparło, łącznie z popełnieniem samobójstwa. I ludzie to muszą wiedzieć. Tylko proszę samobójstw nie popełniać, żeby nie bać. Bardzo proszę. To jak się ludzie dowiadują, to co jest całkiem dobre rozwiązanie. No, tak, ale ja wiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego ja naprawdę uprzedzam o różnych takich rzeczach, bo ja wiem już bardzo różne rzeczy. Bardzo różne się ludziom robiły takie akcje w głowach, że wiecie, to nie popełniamy samobójstw, żyjemy do 120 lat w szczęściu, w drodze pomyślności, tak? Amen. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich, łącznie z nami. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. W ogóle. On im tak to mocno akcentuje. Dlaczego On im to tak mocno akcentuje? On chce, żeby oni mieli głęboką świadomość, że są po złej stronie mocy. Ale jest ta druga strona mocy, w której oni się jeszcze nie znaleźli. I ta druga strona mocy jest absolutnie bezpiecznym miejscem. On rekomenduje niebo. Mówi, jesteście w złym miejscu, ale przyjdźcie do tego miejsca poprzez mnie, przez przyjęcie mnie jako Pana i Zbawiciela. Dlaczego tak wam to akcentuję? Żebyście też rozumieli całą filozofię Jezusa, którą On niesie ludziom. Jezus w swoich wypowiedziach zawsze prezentuje podział. On zawsze pokazuje dwa królestwa, królestwo śmierci i królestwo życia. On ciągle mówi do jednych tak, wy jesteście w śmierci, zapraszam do życia, wy już w życiu, w porządku. On cały czas to pokazuje. Tam nie ma takiego chaotycznego, wielkiego świata, w którym wszyscy są wymieszani. On cały czas pokazuje, jedni żywi, drudzy martwi, jedni z Bogiem, inni bez. Cały czas. A pamiętajmy, że to jest wzór ewangelisty. To wzór ewangelisty. Żydzi znowu nas nosili kamienie, jak Boga ukamienować. Proszę bardzo. Tak reaguje religia. Taki wywód im dał. Przed chwilą go opasali łapami. Powiedz nam, czy jesteś Mesjaszem. Tak długo nasze dusze utrzymujesz w niepewności. Powiedział im wszystko. Okej, poszli po kamienie. Rozumiecie, jaka banda? Ten duch, ten bandycki duch jest ciągle ten sam. Dzisiaj wygląda inaczej. Dzisiaj jest ładny, sympatyczny, miły. Rozumiecie? Kamuflaż. Ale kamienie są tak samo twarde, jak 2000 lat temu. To są te same kamienie. Te same kamienie. Nas nosili kamienie. Żeby go ukamienić. Tak zareagowali naprawdę. Tak religia reaguje naprawdę. To jest reakcja religii. Kamień wezmuć. Utłuc go. Ubić. A wiecie, co on powiedział? Nie jest uczeń mistrza. Wystarczy, powiedział, że uczeń będzie jak mistrz. Jak się moduje się o uczniostwo, to pamiętaj, że kamienia cię zbierają. Już gdzieś jest jakaś kupa kamieni na ciebie poskładana. A im bardziej będziesz manifestował swoje uczniostwo, tym kupa się będzie zwiększała tej kamieni. I chętnych do rzucania będzie więcej. Bo nie jest uczeń nad mistrza. Na mistrza znosili kamienie, na ciebie będą znosić kamienie. My musimy też rozumieć normy duchowe, które są przez cały czas takie same. To się nie zmienia. Odrzekł im Jezus. Ukazałem wam wiele dobrych uczynków w mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc, nie kamienujemy cię za dobre uczynki, czyli oni nie negują jego dobrych uczynków. Zobaczcie, co robi religia. Religii nie interesują twoje dobre uczynki. Możesz 30 tysięcy zmartwych wzbudzić na ich oczach. Masy uzdrowić. Wypędzić demony.
dać świadectwo życia, a religia będzie zbierać kamienie. Nie kamienujemy cię tam, czyli kamienujemy cię, ale nie za dobre uczynki. Ale i tak cię kamienujemy. W porządku, widzimy twoje dobre uczynki. Okej, zmieniłeś się, Ceroński. Nie za to cię kamienujemy, że przestałeś mordować. Nie za to cię kamienujemy, że już nie strzelasz do ludzi. Nie za to! To za co? Nie kamienujemy cię za dobre uczynki, ale za bluźnierstwo. Że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Kiedy mówisz o zjednoczeniu, o pewności zbawienia, o zjednoczeniu z Bogiem, o to, że jesteś z Nim jedno, o to, że myślisz jak On, czujesz jak On, widzisz jak On, przeżywasz jak On, to będą chcieli cię zabić. Nie będą cię chcieli zabić za uzdrawianie chorych. Nie będą chcieli cię zabić za to, że głosisz, że Jezus wstał z martwych. Nie. Nie będą cię chcieli zabić za Ewangelię. Nie w tym kraju na pewno. Nie będą cię chcieli zabić, że wypędziłeś demony z kogoś. Nie. Bo są całe ruchy egzorcystyczne w religii. Ale będą cię chcieli zabić za to, że się wynosisz nad wszystkim, czyniąc siebie Bogiem. Za to cię będą chcieli zabić. Za to, że stajesz przed ludźmi i mówisz, jestem jak Bóg, z wyjątkiem bóstwa. Jedyna rzecz, która mnie od Niego różni, to to, że nie oddaje mi się boskiej czci. Mam władzę jak On. Mam chwałę taką jak On. Rozumiecie? I to boli religię bardzo. I chyba najbardziej. Wyniosłość. To jest czytane jako wyniosłość. Jesteś wyniosły. Winieneś być jak my. Odpowiedział im Jezus, czyż w prawie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie, bluźnisz dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym? Co zrobił Jezus? On im pokazał prawdę. Nie wycofał się. Pokazał im prawdę. Czyż nie wiecie? Czyż wasze prawo o tym nie mówi? Wasze prawo. Czyż wy tego nie mówicie? Biblia została skopana. Czyż w każdym ewangelicznym kościele nie mówi się, że litera zabija, a duch ożywia? W każdym, w którym nie byłem kościele, słyszałem te teksty. Duch ożywia, litera zabija, bracia. Trzymajmy się prowadzenia Pańskiego. Samo spisane słowo nie ma znaczenia bez prowadzenia Świętego Ducha. No to skopałem Biblię. Cóż zrobiłem innego jak to, o czym mówiły te prawa ewangeliczne? Słuchałem od nich tego, od zielonoświątkowców, baptystów, metodystów, adwentystów dnia siódmego, braci i sióstr chrześcijan, wolnych chrześcijan, od braci morawskich, rozumiecie, i od całej tej menażerii. Że duch ożywia, ale teraz zabija. Więc postanowiłem normalnie skopać Biblię na przykład. Tak? Cóż w tym złego? Postąpiłem według ich prawa. Jezus mówi, przecież w waszym prawie jest napisane. Czyż nie wiecie, że bogami jesteście? A Pismo nie może być naruszone. Kto mówił, że Pismo nie może być naruszone? Faryzeusze. Oni trzymali torę pod pachą i mówili, Pismo nie może być naruszone. Jezus mówi, no. Więc właśnie zrobiłem to, o czym wy głosicie. Uznałem się, tak? Za Syna Bożego. O co wam chodzi?
Uważam, że jestem zjednoczony z Bogiem i finisz. Co im wykazuje? Ogromną hipokryzję. Hipokryzja to drugie imię religii, to drugie imię humanizmu, to jest hipokryzja. Rozumiecie? Hipokryzja. Drogę, którą my obraliśmy jako nasz ruch, droga prawdy, jest najbardziej kontrowersyjną, wbrew wszystkiemu drogą, bo ona wyklucza hipokryzję. Nie wyklucza błędów ludzi, bo nam wiele brak. Rozumiecie? Musimy dojrzewać się, zmieniać, ale podjęliśmy decyzję, że my wykluczymy hipokryzję. I to nie jest, to jest nie do przyjęcia przez środowisko. Tak jak Jezus był nie do przyjęcia właśnie. Ale on im właśnie pokazywał, to przecież wasze prawo tak mówi. Pokazuję wam też, żebyście umieli rozmawiać z takimi ludźmi. To wasze prawo tak mówi. Wasze prawo. Dobrze jest czytać różne rzeczy, znać się na tym. A jak dzisiaj czytamy na przykład, jakie nowe bzdury wprowadza rząd, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób jesteśmy, w jaki sposób możemy się od tego w ogóle jakby odcinać, tak musimy też znać głupoty otaczającej nas religii, wiecie? Musicie wiedzieć, jakie głupoty was otaczają. Wiedzieć, jakie bzdury opowiada Kościół katolicki, jakie bzdury opowiadają różni inni ludzie. To wiedzieć się tylko mówię. Nie. Słuchaj, do niedawna zapis Kościoła Zielonoświątkowego twardy jak skała. Pastorem może być mężczyzna. Sytuacja zaczęła być napięta jak baranie jaja przez ostatnie lata. Zaczęły być kłopociki. Ponieważ pojawiła się Joyce Meyer, nie wiadomo było, co z nią zrobić. I wiele innych ludzi. Rozumiecie? Przez ostatnie 100 lat zaczęły pojawiać się kobiety, które zaczęły być apostołami, prorokami, nauczycielami, ewangelistami. Zaczęły pielęgnować wszystkie urzędy Boże. Zaczęły się kłopociki. Rozumiecie? Zaczęły nauczać mężczyzn. Co się stało w ostatnim czasie? Widzieliście w internecie. Po raz pierwszy Kościół Zielonoświątkowy w Polsce ordynował 3 jakieś tam kobiety, w tym chyba dwie czarne. Nie wiem, co tam mówiłem, w Polsce. Ale na pastorów. Ale pomocniczy. I to jest dobre. Pomocniczy. Pod autorytetem mężczyzn. Co to w ogóle? Ja na to się wszystko patrzę i mówię, co to jest? Jak to mówię w ogóle złożyć wszystko do kupy? Po co to? Dlaczego to? W ogóle o co kaman? Czemu ta hipokryzja jest w ogóle pielęgnowana właśnie w taki sposób? Dlaczego? Dlatego, że takie duchy za tym stoją. Takie same jak za tymi ludźmi tutaj. I tą hipokryzję my musimy w imieniu Jezusa obnażać. Nie tylko głosić zgubionemu światu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, ale obnażać właśnie te rzeczy, bo te rzeczy dyskredytują Kościół. Przecież normalny człowiek, teraz zobaczcie, normalny człowiek czyta taki artykuł, że Kościół Zielonoświątkowy powołał, mówi tutaj trójkę pastorek, pastorałek, pastuszek, nie wiem jak to tam oni nazywają, żeby to się odróżniało, rozumiesz? Pod autorytetem w ogóle pastorów mężczyzn. Co to jest? Teraz zdrowy człowiek na to patrzy i mówi, nie no, w życiu tam nie pójdę. No to w ogóle za bzdury są. Rozumiecie, to nie jest uwalnianie kobiet do służby. To jest w ogóle jeszcze gorsze poniżenie kobiet i gorsza dyskryminacja. W ogóle to jest tak zapętlone, że tego rozwiązać się nie da. Rozumiecie, o co chodzi? To trzeba w ogóle wyciąć od spodu wszystko i posadzić nowe. Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnie, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi.
On cały czas się powołuje na świadectwo. Wiesz, na co się możesz powoływać w swoim życiu? Na Twoje świadectwo. Twoje świadectwo jest kluczem. Twój charakter, Twój przekaz osobowości, to jest świadectwo dla ludzi. Rozumiesz? Świadectwo. On mówi, widzicie mnie, widzicie, co robię, widzicie, jak żyję. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Sama wiara w uczynki jest wystarczająca, dlatego jeszcze raz wracam do sytuacji na przykład modlitw o ludzi niewierzących, jeżeli chodzi o uzdrowienie. Co człowiek widzi, że uzdrawiasz chorych, przychodzi do ciebie, nie musi wierzyć w Boga, ale wierzy uczynkom twoim. On wierzy uczynkom twoim. On wierzy. Ja często pytam, wierzysz w Boga? Nie. A we mnie wierzysz? Tak. I dobrze. Dobrze. Pomodliłem się, kiedyś pracowałem w takiej przetwórni owocowo-warzywnej, jeździłem na wózku widłowym. Miałem nocną zmianę i wolniejszy czas. Podjechałem do takiego znajomego ciecia, który tam siedział. Cieć miał raka. Gadałem sobie już z nim trochę. Przyjechałem i mówię do niego, słuchaj, myślałem o tobie, o tym twoim raku. Chcesz, to pomodlę się o ciebie i cię uzdrowię. On mówi do mnie, a to przecież wiesz, ja nie wierzę w to, co ty wierzysz. Ja ogłosiłem Ewangelię, mówi, no nie wierzę, mówi Artur, no nie wierzę w Boga. No, ja mówię, słuchaj, dobrze, to jest twoja prywatna tragedia, że ty nie wierzysz w tego Boga, nie? Wierzysz, mówię, we mnie. On tak się patrzy. Ja mówię, przecież pokazałem ci moje filmy, pokazałem ci, co robię. Pokazałem ci zmianę mojego życia. Wierzysz? On mówi, wierzę. Ja mówię, chcę, żebyś o ciebie pomodlił. On mówi, chcę. Pomodliłem się. Nie rozmawiałem z nim od tamtej pory, w tej firmie i za jakiś miesiąc czasu zmieniłem pracę. Jakieś 2-3 lata temu jedziemy rano do kościoła i tankowaliście tam u nas na Siewsku, nie? Tankujemy sobie, tak stoję, tankuję, podjeżdża samochód za nami. On wysiada. Patrzę, mówię, siema, a on mnie w nią nie ma głowę schować. Mówię, cześć, mówię, kurczę, ten cieć. Nie, mówię, robisz tam jeszcze w tej firmie? Nie, tam się przeniosłem, robię tam w Warszawie i tak dalej. Mówię, jak z tym, mówię, rakiem? No, mówię, no dawaj, mówię, zniknął. Ja mówię, no to chwała Bogu. Tak, on jak poszedł. Człowieku, rozumiesz? Uwierzył we mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Głupio mu było, że mu rak zniknął. I że mnie spotkał potem na swojej drodze. Uwierzył uczynkom moim. Uwierzył mojej przemianie. Rozumiecie? Uwierzył w to. I to wystarczyło, żeby zostać uzdrowionym z raka. A resztę zrobiłem ja. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom moim, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Wtedy znowu starali się go pojmać, lecz on uszedł z ich ręki. Żadna manifestacja prawdy nie przekona ludzi, rozumiecie, którzy nie chcą być przekonani. Nic ich nie przekona, jeśli ktoś nie chce być przekonany. Tutaj też jest bardzo ważna rzecz, że on uszedł z ich ręki. To słowo uszedł znaczy wyrwał się. Widzimy zatem, że tutaj nie następuje żadna nadprzyrodzona manifestacja, że kamienie przelatują przez Jezusa, tak jak niektórzy by chcieli to oglądać, tylko widzimy Jezusa, który wyrywa się fizycznie z ich rąk. W różnych sytuacjach trudnych niekoniecznie musisz czekać na manifestację z nieba. Dobrze w sytuacjach kryzysowych. Tylko musisz się po prostu zerwać stamtąd. I ty musisz uczyć się słuchać Boga.
Tutaj nie jest napisane, że pomogli mu aniołowie, że kamienie przez niego przeleciały. On się po prostu im wyszarpnął i poszedł. Rozumiecie? To zrobił właśnie. Nie był pyszny. Nie oczekiwał, nie powiedział, co wy mi możecie zrobić Pan ze mną. Bo tak się nie robi. Trzeba słuchać Boga, a nie kozaczyć. Rozumiecie? Kiedy cud, to cud. Kiedy działamy naturalnie, to działamy naturalnie. Trzeba Boga słuchać. Bo człowiek pyszny zostałby wśród nich i powiedział, co możecie mi zrobić. Nie wiem, co by mu zrobił. Może nie zdążyłby na krzyż iść. Rozumiecie? Może byśmy mieli problem z ukrzyżowaniem, albo cała epoka musiałaby być wprowadzona z powrotem. Ale Jezus był mądry, więc się wyrwał. Nie czekał, aż banda kretynów zrobi mu krzywdę. I znowu odszedł za Jordan na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił i tam pozostał. Czyli oddalił się, poszedł daleko, bo jest, mówi się, historia opowiada o tym, że zamieszki się zaczęły przez te działania Jezusa. Były zamieszki, więc Jezus nie siedział w tej zamieszkach, tylko odszedł stamtąd. Poszedł nad Jordan, to kawał drogi był. Tam, gdzie Jan chrzcił. On naprawdę się oddalił bardzo daleko. On z Jerozolimy poszedł aż w ogóle na obecne tereny. Zresztą ci z was, którzy byliście w Izraelu, to wiecie. Aż poszedł z Jerozolimy, no nie wiem, ile tam może być, 50 km, 60 do Jordanu. Rozumiecie? Czyli poszedł naprawdę kawał drogi. A wielu do Niego przychodziło i mówiło, Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. Działania Jezusa, one wzbudziły w ludziach wiarę w proroctwa. Twoje życie, zgodne z prawdą Bożą, będzie wzbudzać w poszukujących Boga ludziach wiarę w Boże Słowo. Oni widzą Twoje życie zgodne z prawdą. Będą poszukiwać Bożego Słowa, tak jak było z tymi ludźmi, którzy szukali tam Jezusa. To, co wzbudził w Jerozolimie, te zamieszki, które wzbudził prawdami, które zaczął głosić i prezentować, doprowadziły do tego, że uwierzyli w proroctwa Janowe o nim. I wielu do niego dołączyło tam. Która jest godzina?